Run. Dzień dobry widzowie i słuchacze. Dzisiaj nadrabiam jedną z kolejnych zaległości z uwagi na to, że są to buty popularne, no więc powinno być o nich opowiedzone. Mowa tutaj o modelu Adidas X Speed Portal. Ja go mówiąc na Insta Stories o tym, że ten model będzie, mówiłem o nim jako o limitowanej edycji, bo mi się pomyliło. Jak to się otwiera? Czemu nie tak? Bo mi się pomyliło. Tu jest jakiś bajer, tak? Że w jedną stronę widzimy jeden napis chyba. Tu jest Faster. A tu jest Dimensions. Dobra. No ciekawe. Ładne. Pomyliła mi się ta kolorystyka z limitowaną edycją Parley. Parley, czyli to jest jakaś firma odzieżowa. Totalnie nie znam i mnie to nie obchodzi. Robienie tych kolaboracji z firmami odzieżowymi jakoś, no, nie jest czymś, na co tam ja bym szczególnie mi się oczy świecą. Jest to po prostu biała kolorystyka z Paralyzed Packu. Ona została wypuszczona w lutym 2023 roku. Była to część tej kolekcji, w której też była jedna z trzech kolorystyk Copa Sense. Tak, ja dobrze mówię, Copa Sense z poprzedniego odcinka. Tam były czarne, prawie blackout, prawie whiteout, no i kolorystyka ta czarno-fioletowa. Tutaj mamy but po prostu z tego prawie whiteout paku w linii X. Speed Portal to jest tak zwana linia szybka Adidasa. Oczywiście to jest tak w ogóle linia to jest X. No, przepraszam, bo to jest bardzo karygodny błąd. Linia to jest X, zresztą widzimy na worku załączonym. Worek wygląda tak. Wcześniej mieliśmy Speed Flow, teraz właśnie jak ja to nagrywam, niedawno Adidas wypuścił nową generację, która zwie się Crazy Fast. Te buty, tak jak mówiłem, wypuszczone w lutym 2023. O, tu mamy ciekawą rzecz. Od razu wam powiem, zazwyczaj, co mnie bardzo radzi, co jest wręcz żenujące, Adidas w tych swoich butach, i to było w Speed Portalach, Speed Flowach, tutaj niby ma karbon, a to jest naklejka tak naprawdę. Tutaj tej naklejki nie ma. Tutaj po prostu mamy standardowy, syntetyczny jakiś tam plastik TPU prawdopodobnie. Czyli termoplastyczny poliuretan. Swego czasu miałem okazję trochę zapoznać się bardziej z tymi technikaliami. Słuchajcie, no będę mówił oczywiście zarówno o kolorystyce, jak i o samym modelu. Od jakiegoś czasu już Adidas... Kurde. O i widzicie. Teraz dźwięk poleci z innej kamery do tego momentu, bo mi spadł rejestrator, się wyłączył i główny plik z dźwiękiem będę teraz odpalał. Będę tutaj sobie w tle odpalał. Za chwilkę zacznę macać te buty, natomiast będę kontynuował. Od jakiegoś czasu już, no, Adidas ewidentnie w tych wszystkich butach z linii X, odkąd właśnie się zaczęły tam Speed Flowy, Speed Portale, bla 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 bla, idą w taką gumowatość, tak? To znaczy cholewka jest tam syntetyczna, od razu powinno być mnie słychać. Cholewka jest syntetyczna. Jest to swego rodzaju, ja zawsze ironizuję, że kalosz, bo tutaj jest po prostu absolutnie nieprzepuszczalne. Zwieńczone jakimś rozciągliwym materiałem, który akurat na tej przestrzeni nie jest pokryty żadną powłoką, która ograniczałaby jego rozciągliwość. No i zmienia się podeszwa. W poprzedniej generacji mieliśmy tutaj całą zakrytą, w tej jest ona tak lekko nachodząca. Ogólnie rzecz biorąc, no, zmienia się niewiele. Natomiast nie też tak niewiele, jak to bywało w przypadku butów Adidasa, gdzie naprawdę, no, zmienili kropkę na bucie i mówili, że to jest nowa generacja, a bywało tak, oj bywało. To, czym ten but może jakoś tam szczególnie zwracać uwagę, czy się podobać, to są kolorystyki. No to są zdecydowanie kolorystyki, bo tutaj, jeśli mamy syntetyczną cholewkę, producent ma absolutną swobodę w robieniu czegokolwiek chce, bo to jest kwestia pofarbowania na druku, naprawdę wszystko by tu mogli zrobić. Ta perłowa, ona ma swój jakiś tam klimat, ona się ładnie błyszczy, mieni, to zapewne tutaj zejdzie nam ten połysk. Nie wiem, czy gdzieś jest informacja o tym, akurat nie znajduję. O, jedną fajną rzecz zauważyłem, zaraz wam powiem. Nie znajduję, natomiast zauważyłem na wkładce coś ciekawego. Upsa. Można ją wyciągnąć w ogóle?
edukacji jest End Plastic Waste, czyli no, nawoływanie do tego, żeby uporać się z problemem... dlaczego to odpadło? Z problemem plastiku w środowisku, jednocześnie robiąc plastikowe buty. Jakby wiecie, uczestniczenie w kulturze konsumpcjonizmu i jednoczesne nawoływanie do niegenerowania odpadów, no, co najmniej poziom do rozważenia dla filozofa. Ale już okej. Może to nie jest seria, żeby wdawać się w tego typu rzeczy. Wewnątrz na całej przestrzeni tej cholewki nie mamy nic dodatkowego. Po prostu ten materiał od środku jest, on nie ma poduszek, on nie ma żadnych usztywnień, żadnych klatek w środku, nic. Co mamy, to tutaj, może wy widzicie takie wybrzuszenie, to jest faktycznie coś dodatkowego tutaj włożonego, co ma nam usztywniać, jak rozumiem, ten bok buta. Jest to dosyć ciekawe, a z drugiej strony również, tutaj mamy po bokach. To już jest coś, co bym musiał odczuć faktycznie zakładając ten but na nogę. Założę go, bo to jest mój rozmiar 48, natomiast grać nie będę, bo ja je oddaję. Ciekawe, czy w taki sam sposób nie można by porobić tutaj czegoś innego, jeśli ja widzę takie elementy wkładane, to aż mnie kusi o to, żeby zminimalizować to, zrobić takie małe, jakieś takie żyłki na całej przestrzeni, które by i usztywniały tą cholewkę w odpowiedni sposób i wprowadzały nierówności. Coś by tutaj mogło być w ten deseń. O, kolejna rzecz, którą zauważam, widzicie, no to trzeba pomacać, to tutaj mamy takie kropeczki po bocznej stronie buta. W zasadzie no one w jakiś sposób tą strukturę usztywniają. Natomiast to są też kropeczki takie, które tutaj by nam wskazywały, że być może w prowadzeniu piłki mają stworzyć nierówności, które by nam w tym pomogły. No w tym obszarze buta to absolutnie się nie sprawdzi. Mamy też od tej strony, no gdzie troszeczkę może wpłynąć to na podanie. Ale no w gruncie rzeczy jakby ze wszystkich stref, w których można umieścić tego typu element, jeśli myśli się o nim z zamysłem tym, żeby wspomóc podkręcanie piłki albo jej kontrolę przy prowadzeniu, no to są najgorsze obszary, tak? No bo jeśli już, to tutaj, a tutaj na wewnętrznym podbiciu w minimalnej formie one egzystują. W minimalnej. Wydaje mi się, że mogłoby to być bardziej przemyślane. Usztywnienie pięty jest bardzo wydajne. Ta pięta jest bardzo sztywna, naprawdę tutaj, w tym obszarze, to jest no... nie do ugięcia wręcz, bym powiedział. Więc ciekawe. Oczywiście materiał, warstwy materiału, które tu są, to sprawiają, nie tylko to zewnętrzne usztywnienie pięty, ale sprawdza się ono bardzo fajnie. No i we wnętrzu mamy te poduszki. Poduszki, które są dosyć grube. Szczerze powiedziawszy, grubość tych poduszek przywodzi mi na myśl najtańsze buty. Widzieliście w poprzednim odcinku Game Mode. Tak, nagrywałem o Game Mode i tam była taka poducha. Tutaj ona jest w odpowiednim momencie zakończona, jakby wykończenie tego jest lepsze, ale poducha jest naprawdę gruba. Tutaj ten but jak na speed boot, jak na taki lekki, zwinny, zwiewny, grubo tu jest. No, postanowili uporać się z problemem, wyzwaniem stabilizacji pięty w bucie, no, w sposób po prostu najprostszy, jaki tylko był. Jeśli się to sprawdza, to może i ujdzie. Oczywiście no, jakość buta jest zawsze wypadkową tych wszystkich elementów, które tutaj mamy, tak? Może być, wiecie, powiedzmy, że jest 15 czynników, dwa są dziwne, tak jak te poduchy tu, ale jeśli reszta gra, no to ogólnie mamy dość niezły but. Sztywność tej podeszwy ani nie jakaś bardzo sztywna, ani zdecydowanie nie jakaś bardzo elastyczna, natomiast przypomnijmy, ja też już w swoim doświadczeniu przez lata doszedłem do tego, że niekoniecznie ta podeszwa, która jest taka bardzo elastyczna, ona jest dobra. No, tutaj wiele by można opowiedzieć o logice tego, ale znajduje to swoje uzasadnienie. Układ kołków. Myślę, że nie ma tutaj szczególnie czegoś, co by zwracało jakąś niesamowitą uwagę. Dziwi mnie trochę ten mały kołeczek, który tu jest z przodu, że on jest tak na froncie idealnie, bo jednak on powinien być usytuowany bardziej pod dużym palcem. Jeśli ktoś kontroluje piłkę, to bardziej to się przydaje właśnie w tym obrębie. Też trzeba przyznać, że rozmieszczenie jest dosyć gęste.
To jest rozmiar 48. Ja nie wiem, czy wielkość kołków na przestrzeni różnych rozmiarów się zmniejsza. Podejrzewam, że trochę by mogła, bo jak sobie wyobrażę tą podeszwę skurczoną w rozmiar, nie wiem, 39, to by był kołek przy kołku. Też te kołki boczne są trochę daleko od obrysu buta, tak? One są trochę tak w środek, co sprawia, że tutaj jest właśnie bardzo ciasno. Zastanawia mnie, bo tutaj jeśli wbić by ten front podeszwy w murawę i przekręcać, to tutaj jest trochę tak mocno trzyma, ale jednak ta stopa myślę, że ma jakieś jakąś stosunkową trudność w obracaniu się, co znowu się przerasta potem na jakieś obciążenie stawu skokowego. Ale to myślę, że to, wiecie, to jest też takie po prostu ja mam podejście, jak zrobić but jak najlepszy. A projektanci tego nie mają, co nie znaczy, że robią but znowu zły, że on będzie jakieś tam kontuzje powodował, coś podejrzewam. Że nie. No wciąż sobie tak obracam ten but, tutaj patrzę w różnych kamerach, no bo może on się też wizualnie podobać, tak? Jest to coś, co zapewne można sobie upodobać, można mieć radość, można mieć jakieś tam dodatkowe takie, wiecie, kilka punktów do tego, jak się czuję na boisku i może to jakoś tam wpływać na grę. Ta poduszka z tyłu, ona ma takie delikatne tutaj nierówności dołeski, widzicie? Ale przede wszystkim ten materiał, materiał, z którego zrobione jest powleczenie tej poduszki, tak trzeba powiedzieć, on jest taki, że jeśli przesuwam palec w jedną stronę, to jest ślisko, jakby wkładanie, ale jeśli ciągnę z powrotem, to jest szorstko. Jakby to, w jaki sposób jest to w skali tam pewnie mikro poszyte, sprawia, że właśnie w jakiś sposób, nie wiem, te nici, które to tworzą, one są ułożone w taki sposób, że przy wyciąganiu robi opór. I to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, jak czasem jest tak, że tutaj powiedzmy te nierówności są dosyć tak zrobione, by się wydawało od niechcenia, a znowu ten materiał, który tu mamy, jest ułożony, przemyślany w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. To się wydaje, tak jakby różne osoby były za różne rzeczy odpowiedzialne. Jedna zrobiła super robotę, druga zrobiła no wręcz przeciętną. Ciekawe. No i widzicie, w zasadzie Wiem, zaległości na kanale były. Ma tam sobie ten but wychodzić i wiele ciekawych rzeczy. Już jest nowa generacja. Postaram się, żeby ona była w miarę szybko. No tak to nam wypadło, bo tu nie ma dziurek żadnych, tak? I nie ma do czego przyczepić. Jeszcze chwilę sobie pomacam. Może coś tutaj mi ciekawego się objawi. Ogólnie rzecz biorąc, ten cały kierunek taki wypuszczania tych butów, tych kolejnych generacji, które są podobne, to jest trochę jedna z takich okładek reprezentujących jakby stan butów piłkarskich na tą chwilę, gdzie nie idzie to do przodu. Jest to odgrzewanie kotleta. Całe szczęście, że Adidas nie robi już tego tak totalnie chamsko, oferując prawie nic. No natomiast mam wrażenie, że to nie jest... To wynika z decyzji. To nie jest tak, że nie można zrobić nic lepiej, nie? Więc też to mi się trochę nie podoba. Trzeba sobie powiedzieć, że te buty gdzieś tam na różnych przestrzeniach, oczywiście producenci mają podobne. Czy to nam się zbliża do Pumy Ultimate? Puma nie ma w tej chwili bezsznurówkowych też, nie? W takiej linii swojej Speed, co jest jakąś tam świadomą decyzją zapewne. Ciekawe, gdyby miała. A przypomnijmy, że Puma na przestrzeni czasu widzieliśmy prototypy różnych butów, które były bezsznurówkowe i w linii speedowej też były, one, ja je na stronie pokazywałem. Więc te marki macają się z tymi rzeczami. Dobra, ogólnie mam wrażenie, że już na tą chwilę to bym trochę wymyślał. But sobie obejrzeliśmy, to co ciekawe i to co nieciekawe powiedzieliśmy. W zasadzie nie ma rzeczy nieciekawych. Miałem takie kilka drobnych uwag do tego, że zrobiłbym coś lepiej, natomiast nie ma nic, co by mnie tutaj ewidentnie odrzuciło. No z drugiej strony, moi drodzy, no to już by był dosyć skandal, że przy bucie, który gdzieś tam katalogowo pewnie 1300, oczywiście teraz już ta generacja zdecydowanie taniej, nie pamiętam po ile jej tam kliknąłem, a zamawiałem skąd? Z Adidas.com. Chyba dosyć były niezłej cenie, bo nie biorę takich blisko katalogowych, mi szkoda tyle kasy tam wpakować. Ale, no, but ciekawy, na pewno kiedyś się skuszę, nie wiem czy tą kolorystykę, pewnie taką jaka wyjdzie, ale żeby sobie do kolekcji dorzucić, bo tej akurat jeszcze nie mam. Dzięki za oglądanie, w kolejnym odcinku obejrzymy sobie Ultra Ultimate właśnie. Pozdrawiam.